Witam hodowców i hodowczynie na naszym kanale TJ2Fit. Dziś kręcimy czwarty odcinek serii Dzień z życia hodowcy. Na prośbę jednego z Was w komentarzu prosiliście, abym przedstawił swoją hodowlę. Też prosiliście o materiał z wentylacją gojemnika. Z wentylacją jest odcinek numer 3, zachęcam do obejrzenia jeszcze. A czwarty odcinek poświęcimy mojej hodowli. Jakoś mi tak niezręcznie, niewygodnie opowiadać o swoich gołębiach. Nie wiem dlaczego, może nie lubię się chwalić. No ale pokażę, jak to u mnie wyglądają gołębie rozpłodowe. Co nieco o niektórych opowiem. Potem pokażę gołębie lotowe, samce osobno, samice, bo już mam rozdzielone na wdowieństwo. No nie wiem, co będzie z tymi lotami. Cały czas czekamy, no jakieś sygnały dochodzą, że powinno to się na przełomie maja, czerwca udać. No, trzymam kciuki, że tak będzie. No nic, no chcieliście, to nakręcię mi dla Was materiał odnośnie mojej hodowli tej ptaków, gołębi, co mam u siebie. Zachęcam do komentowania, co byście chcieli zobaczyć w piątym odcinku. No jeszcze nie wiem, czy uda się już gdzieś pojechać, no prawdopodobnie nie, więc coś bym dla Was ciekawego nakręcił. Co Was interesuje, napiszcie w komentarzu, to taki materiał na pewno nakręcimy. Znajdujemy się w gołębniku rozpłodowym. Jak widzicie, jest to mały gołębnik, 12 cel. Cel gniazd rozpłodowych, 12 par. Co roku jedna para stąd wypada, w to miejsce wchodzi nowa, jakaś nowa krew, nowe próby i tak dalej. 90% gołębi, co tutaj się znajduje, to są gołębie z hodowli Zygmunta Szymańskiego z Redy. Jest to mój serdeczny przyjaciel. Te gołębie mi się od początku sprawdzały. Zostają albo w parach razem między sobą, albo są krzyżowane na jakieś tam, mówię, nowe nabytki, nowe próby. No to teraz pokażemy, jak to, mówię, tu jest wąsko, metr. I tak sobie już siedzą gołębie, już to są, to jest już drugi lęk. Pierwszy został odłożony, niedawno już mają jajka. No tu jest akurat cała para od Zygmunta Szymańskiego. Niebieski samczyk, groszka samiczka. Są to gołębie z 15 roku. No skoro są, to wydały już kilka gołębi, które na lotowym gołębniku na pewno są. Nie trzymam takich, które się nie pokazują. Tutaj też jest oryginał Zygmunt Szymański. O, będzie lepiej widać. Jego samica na wolierze, gdzieś tutaj chodzi, to też jest od Zygmunta. Więc tu mamy dwie pary oryginały szymańskie złożone. No tutaj mamy mojego ulubionego gołębia. Jest to mój lotnik. 2016 rok. 31 wkładań, 29 konkursów. Jego samiczka to jest z gołębi Vandebulka w tym roku. On jest w tym roku do rozpłodu przeniesiony pierwszy raz. I ma samiczkę, nowy nabytek z Vandebulka. W zeszłym roku dostałem na olimpiadzie tego gołębia. 2 lata temu na olimpiadzie dostałem. W zeszłym roku mi się to już młode super pokazały. I zobaczymy, no, gdzie jest ta samiczka. To jest taka groszka na złotej obrączce białolotka. Tutaj uciekało. Bardzo ładna z budowy samica. Mam nadzieję, że te gołębie, ta para coś ciekawego wyda. Trzecia para. Czwarta para, przepraszam. To też są gołębie z Vandebulka, czerwony. On jest krzyżowany na samiczkę z 12 roku od Zygmunta. Taka bardzo dobra samica z najlepszej linii rozpłodowej. Już dwa młode odłożyłem. Widać, że ten samiec ma chyba mocniejszą krew, bo dwa takie identyko jak on, takie płowo-białe. Kolejna para. O, fajnie się ułożyły. Samczyk to jest oryginał Zygmunt Szymański, 290, jest to syn najlepszej pary rozpłodowej. U mnie już też wydał kilka cennych gołębi. W tym roku ma próbę, bo ja co roku inaczej paruję. W tym roku ma na próbę samiczkę z Dolczewity, jest to taki mocny imbret. Mam 3 gołębie z tej linii Dolczewity. Dwa gnieździaki, jeden z innej pary. Tam z Grandson czy coś takiego, no to na Facebooka wejdziecie, tam mam pokazane. No to są piękne gołębie, te imbredy z Dolczewity. Takie małe, krępe, ale mocno zbudowane gołąbki.
Tutaj samiczka też ma młodego, to też jest Zygmunt Szymański, samiec chyba też Zygmunt Szymański, tutaj pstry taki. No tutaj to jest ojciec tego mojego najlepszego lotnika. W tym roku jest parowany dalej na tą samą samicę. Co ciekawe, no w pierwszym roku wydały mi dwa świetne gołębie, właśnie tego lotnika i jego siostrę. Jego siostra mi przepadła, zresztą roku na ostatnim maratonie, ale dwa kapitalne, no potem no mam te gołębie, ale już tak się nie wybijałem jak ten lotnik. Nie wiem dlaczego z tego pierwszego roku się tak super to wybiło, a w kolejnych latach są tak samo złożone i no nie chcę to zagrać. No ale dalej twardo próbuję, no skoro udało mi się dwa takie świetne gołębie, no to mam nadzieję, że coś dalej z tego pójdzie, nie? Tutaj jest kolejny Zygmunt Szymański. Tutaj jest samczyk od kolegi Adama Fusackiego, mistrza Lęborka. Szczerze nie wiem, z jakich gołębi się to wywodzi. Mam od niego dwa gołębie w prezencie. Powiedział mi, że masz, chowaj, jak coś ci się sprawdzi, to ci rodowody dam. Na pewno są to cenne gołębie. U niego świetnie latają. A samiczką tego gołębia to jest oryginalna samica od Wieśka Milczarka z Kłobucka. No tutaj to jest nowa samica. W tym roku jeżdżąc po Polsce, po klientach, jeden z naszych klientów i takich partnerów, można powiedzieć, jest kolega Wiesław Tokarczyk, co ma tą słynną linię 808 od Karola. Pojechałem, porozmawialiśmy. Mówi, że chciałbym mieć, no spróbować tych gołębi, no są to wybitne. U niego to się świetnie te połowy spisują tam w różnych krzyżówkach. No i udało się przywieźć taką samiczkę. Siedzi na jajkach. Jest to córka tego jego Karola, nie? Ona jest z 2012 roku. A w parze jest właśnie z tym samczykiem, drugim samcem od kolegi Adama Fusackiego z Lęborka. Z tym tam jego tam szybki gołębi, co tam młode był najlepszym rocznym w okręgu, to jego dziecko, nie? Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. No tutaj samczyk pstry od Zygmunta Szymańskiego, też z Redy. Jego rodzeństwo. Jeden poszedł do mnie, a drugi poszedł do kolegi Zygmunta tam do Pucka i został najlepszym lotnikiem. Mój poszedł od razu do rozpłodu, ale on został. Te pstre pomagały panu Zygmuntowi osiągać wicemistrza Polski z tej linii pstrych. Są bardzo piękne gołębie, tam musiałbym w papiery. No wszystko od pana Zygmunta to jest dobrych pochodzeń, bo on się tam z tym Wieśkiem Mielczarkiem właśnie z Kłobucka koło Częstochowy wymieniają. Więc tam jest zacny materiał i ten pstry się wywodzi, no już mi też wydał parę, kilka ciekawych gołębi i on jest tą samiczką z Dolczywity w tym roku. Też tego imbreda dostał. Dwa młode już odłożone, no teraz mają jajeczkę, zobaczymy co tam wyjdzie. Ostatnia para. Tutaj to jest samczyk Dolczewita. Bardzo ładny samczyk. I parowany jest na samiczkę od Marka Trzaski. Zobaczymy co tutaj wyjdzie. Ta samiczka w zeszłym roku w połączeniu z takim samcem tam Wandebulka dała ciekawe młode. No ten samiec w zeszłym roku były później, nie chciały iść w parę, więc im odpuściłem. No w tym roku mówię, był u mnie, ale będzie w tym roku będą pierwsze młode po nim. No jest to pięknie ułożony samiec. No ciężko jest samemu nagrać, żeby wam pokazać, ale gdzieś zdjęcia mam na Facebooku, więc możecie zobaczyć. No, jest to piękny samiec, piękna samica. Myślę, że ta para, no to będzie ta para. Tam na Facebooku pisałem, że ich młode właśnie z tych jajek, co teraz powinny się tam niedługo kluć, będą rywalizować na WG Mazury u Wojtka Ziobroniewicza. No, zobaczymy, jak one się tam spiszą. No, to była część, która siedzi na jajkach. No, tutaj jest część wolierowa, o której tam mówiłem. Na wolierkę sobie wyszły. O, ten pstry samczyk. To jest prezent od kolegi Ziberta z Niemczech. To jest wnuk Kitla. Gołąb robił na olimpiadzie, był na sprzedaż. Robił niesamowitą furorem, dużo ludzi chciał kupić. No, dość dużo miał kosztować. No i żeśmy tak po 4 dniach stania
kolega Zibert, bo mi się bardzo podobał, widzi kolega Zibert, mówi: masz, Dawid, prezent i szanuj tego gołębia. I on w zeszłym roku wydał mi 6 młodych i to było 6 najlepszych młodych u mnie na gołębniku. No, mam nadzieję, że w tym roku dokupiłem tam na pipie samicę do niego od Sangersa. No, w tym roku są razem w parze. Zobaczymy. Tak to u hodowcy wygląda. Zaraz przejdę do gołębnika samców, samic. Tam też coś postaram się opowiadać o tych lotnikach. No, młoda krew w sumie teraz jest, bo mieliśmy ciężki maraton. Młode pokażę. No i na tyle to było w mojej hodowli. No teraz jesteśmy w gołębniku samców, wdowców. Jak widzicie, jest ich tu mało, 17 dokładnie. Zawsze chowam mało gołębi, no ale teraz jest wybitnie mało, no bo w zeszłym roku mówiłem, mieliśmy ostatni lot, ten maraton, gdzieś nas tam trochę pogrążyło. Ja zaryzykowałem, dałem wszystkie roczne, no pewnie dużo dobrych gołębi spadło, ale no, tak bywa. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Ja mam małą hodowlę, ale no, muszę tutaj naprawdę trochę zrobić, żeby zostać, przetrwać. Tu jest młoda krew, tutaj jest... W ogóle w lotowym mam 38 gołębi na spisie tylko, ale uważam, że to wystarczy. No i pół na pół, tu mam starszych gołębi i pół na pół z rocznymi. Co nieco wam tutaj opowiem, żeby nie zanudzać. Ten połowy tutaj, co widać, to jest od kolegi z Olsztyna. Miałem 10 młodych, chyba 3 zostały. Ciekawy połowy, zobaczymy, co z niego będzie. To jest roczniak. No, tu pod spodem no, to jest samiec, na którego niesamowicie liczę. Ja się nastawiam mocno na kategorię A, na sprint. To jest oryginał Zygmunt Szymański. W zeszłym roku też wziąłem 10 młodych. 519 ma numer. No niesamowicie się zachowuje, charakterny i w budowie i tak dalej. No mam nadzieję, że będzie z niego pożytek. Na ten u góry to nam tak fajnie buczy. To jest młody po moim lotniku. A, nie, przepraszam, po ojcu lotnika. On też kapitalnie się zapowiada. Jakoś tak teraz niedobrze to widać. Światło źle pada. Szkoda. Tu połowy szerze. Aha, już wiem. No to jest od Zygmunta Hamery. Miałem samca w rozpłodzie, no ale już go nie mam, sprzedałem. Zobaczymy, roczniak, nic nie powiem. No tam w rogu to dwa diamenty siedzą. Na samej górze to jest młody po tym strym, co dostałem w prezencie na olimpiadzie, jako młody kapitalnie. No w budowie zachowania też uważam, że to będzie gołąb, który będzie robił robotę na tym gołębniku. Pod spodem to jest gołąb z 16 roku, z tej takiej starej gwardii, że tak powiem. Ten może nie robi szpicowych konkursów, ale zawsze można na niego liczyć, zawsze. On leci pełen program rok w rok i myślę, że te 8-9 konkursów robi, bo umie to tam te 70% czas zrobić, nie? No ten gołąb, co się skubie. No, to jest, myślę, 922, to ja myślę, że to będzie... To będzie najlepszy gołąb na tym gołębniku. On w ogóle objął gniazdo mojego najlepszego lotnika, co od razu mi tak do głowy mówiło, że to następca jest. No i to jest też z tego, to jest brat, ale z drugiego lęgu tamtego grocha. No na tego gołębie myślę, że to będą bazą. Tu od kolegi ten białolot, to jest od Szymona i Wiktora Wicztok, ode mnie z oddziału prezent. Ten ciemny samczyk, wariat, to jest 911 derby. No, zaimponował mi w tym roku swoim zachowaniem, wychowywaniu młodych i tak dalej. Ma charakter gołąb, myślę, że też z niego będą pożytki. O, pstry się pokazał. Pstry to jest po tym 403, takim pstrym, co nam pokazywałem, że jak Zygmunt wicemistrza Polski robił. No i tak to u mnie wygląda tu u samców, no co tu dużo gadać o lotowych, jak tu połowa jest jeszcze nieposprawdzana. No tam połowy tak jest z ciekawszych gołębi. To jest w tym roku jako dwulatek będzie leciał. W zeszłym roku jako roczny przeszedł cały program, bo ja w zeszłym roku powiedziałem, że jak zawsze roczny oszczędzam, tak w zeszłym roku powiedziałem, nie ma.
lecą wszystko i mieliśmy ten maraton, tą bombę taką naprawdę, że tutaj konkursu nie zakończyliśmy do czwartku. To on no tu, w tym, do czwartku ja miałem 5 gołębi, a dałem chyba 30 kilka. On był, nie? W konkursie. Myślałem, że się nie zregeneruje, bo przyjechał tak wypompowany. No ale jednak dobra suplementacja przez zimę, teraz wiosną. Gołąb. O, w mega zdrowiu. No i tak to wygląda, no. One dzisiaj są jakieś takie mało żywe, wam powiem. Jestem u nich dwa razy dziennie tutaj rano, bo nie mam przy domu gołębnika, tylko dojeżdżam. Jestem tu dwa razy dziennie, no i one są takie żywe, pełne werwy. Nie wiem, czy dzisiaj te wiatry i tu chłodnie jest, faktycznie jest trochę chłodnie w gołębniku. Ale to dobrze, one się trochę uspokoją, bo już głupkowały. Nie wiadomo co z tymi lotami, to się na pewno wszystko obsunie, więc nie muszą być teraz aż w takim mega sztosie. No tak to one u mnie wyglądają. Oj, to wam z bliska pokażę. No blask jest, no co tu dużo gadać. Jak jest blask, to jest zdrowie. Teraz przejdziemy do gołębnika samic, tam w tamte drzwi. W gołębniku samic pustym. Nie ma samic. Nie ma. Kuna zjadła. Nie, drodzy rodowcy, tak po żartem, po serio, trochę pośmiać się trzeba w tych ciężkich czasach. Zawsze samice były w tym gołębniku cały dzień. No i co roku miałem duży problem z tym, że one się parują. No, wszyscy wiecie, jaki to jest problem w hodowli, jak samice się sparują między sobą, tak? No gdzieś tam po konsultacji z czołowymi hodowcami w Polsce w tym roku mówią: Dawid, bez woliery nie ma szans. No to wziąłem wolierę, no młode miały tutaj, to siedziały, jeszcze był gołębnik otwarty. Wczoraj, dokładnie wczoraj odłożyłem wszystkie młode już do siebie. No i samice dzisiaj są pierwszy dzień na wolierze bez dostępu do gołębnika. Rano oblot zrobiły, wpadły tam do gołębnika samców, posiedziały, ja tutaj wysprzątałem, tak jak zawsze to robię. Wpuściłem je, dałem im 15 minut na zjedzenie, na picie się i wygoniłem to na wolierę, na cały dzień tam siedzą. I widzę, że się uspokoiły, bo trochę było tam samic, które już są tydzień, półtorej bez samców i już zaczynały wariować. I to mnie bardzo zaczęło irytować, mówię, jeszcze lotów nie ma, bo się wszystko odciągnie, a one już między sobą się parują. No wygoniłem je, mówię, rano na wolierę, teraz po południu przyjechałem, patrzę. No już tam się nie gonią tego. No patrzcie, ile one zjadły. Nic nie zjadły. Rano dostały pełną swoją dawkę. Wyliczoną, gdzie ja nigdy nie wyliczam, mam pełne koryto i tak dalej, ale no mówię, nie wyjadały mi, parują się, ja mówię, ja muszę je ukrócić. No przeliczyłem, jedna łyżka od zupy na jedną samicę. Tu jest 22. I tyle zostało. Mówię, od razu wygoniłem na wolierę. Mówię, nie ma, zmiłuj się, niech tam siedzą. Pojnik im wystawiłem, no dostęp do wody muszą mieć. Przejdę teraz, otworzę im to okno i jestem ciekaw, no dużo wam o tych samicach nie opowiadam, no bo one zanim się teraz poukładają. Otworzę im tutaj tą wolierkę, bo tu wieje się mocno. Taki lufcik. Wyjdę tu do gołębnika samców i zobaczymy, czy one w ogóle będą chciały wejść. O, idą. Głodne. To taka ciekawostka dla was, dla mnie. Ale wchodzą, wchodzą. No zobaczcie, cały dzień siedziały. Nawet się nie rzuciły. Ja im nie będę zasypywał. Mają to wyjeść. Za pół godziny im to wysypuje i głodowa. Muszą trochę. No jak są, to jakieś tutaj się zna te samice, więc coś może poopowiadamy, nie? ZUS 16, taka niebieska tam, na niebieskiej urządce. 6301, regularna samica. O, tu pierwsza przyszła, 13. Najlepsza samica w zeszłym roku na gołębniku. Bardzo dużo kąg, nie pamiętam szczerze, ale no kapitalnie leciała wszystko długa. Gdzieś tu taka ciemna groszka jest. No a trochę zgłodniały na tej wolierze. Jednak to będzie dobra opcja. Uspokojone są.
Zawsze do tych samców mi tu próbowały przeskakiwać, gdzie ja teraz w drzwiach stoję. No, teraz wam o samicach nie opowiadam, no ale zobaczyliście sobie, jak to wygląda, jak ja z nimi się obchodzę. Mam nadzieję, że komuś to będzie pomocny. Jak macie pytania, to piszcie. Tak jak mówię, zachęcam, naprawdę zachęcam was, proszę wręcz, skomentujcie, co byście chcieli dalej zobaczyć. No, też tworzymy ten kanał, uczymy się tego, ale chcemy być dla was, coś o produktach, na pewno to kanał firmowy, żeby nikt, myślę, mam sygnały, fajną masz hodowlę, fajnie to prowadzisz. Bardzo wam dziękuję za takie pozytywne telefony, ale przypomnę, że to nie jest mój prywatny kanał i tu nie jest zamiarem promowanie mojej hodowli czy tam sprzedaży młodych, jak wielu pewnie się by chciało. Ja tu pracuję dla firmy, chcę tworzyć dobry wizerunek marki, chcę, żeby ona się rozwijała, to są bardzo dobre produkty i trzeba temu pomóc. No, moje gołębie to dostają. To jest wyjątek, że ja kręcę swoją hodowlę sam, tylko dlatego, że no, poprosiliście o to w komentarzach, tak? No ale raczej już więcej z moich hodowli materiałów na temat gołębi no nie będzie. No. Gdzieś tam może na jesień wybitne jakieś gołębie pokaże się, ale o ile będą. No, tak wyglądają samice. No weszły, ciekawie weszły. Za chwilę, jak tutaj skończymy nagrywać, przestawię im pojnik w swoje miejsce i zamknę je na noc, tu nie śpią. I rano to samo. Muszą się trochę przygłodzić i trochę muszą dostać, że tak powiem, po tyłku. Mówię, bo już się zaczęły parować, no hodowcy, no wiecie jak jest, no miesiąc do lotów albo i dalej, nie wiadomo jak to się ułoży, a one już się parują. Na pewno jeszcze je puszczę na jajka, to w ogóle nie ma opcji. No ale miały młode do wczoraj, a one już głupieją. To znaczy, że są zdrowe. A dzięki czemu? Trochę reklamy, dzięki produktom TJW. No nic, hodowcy, zachęcam do komentowania, mówię, żebyśmy stworzyli wam piąty ciekawy odcinek. Ja jeszcze zaraz przejdę do młodych, pokażę wam, jak tam młode wyglądają. No to jesteśmy w gołębniku młodych. I tutaj pewnie was niejednego zdziwię. Jedna stara samica, ale to rozpłodowa musiała być przełożona na chwilę jeszcze, póki młode nie latają. Pewnie są mi takie małe, młode, to niektórzy powiedzą, że za małe. No, one tu se radzą. Tu jest szkoła. Patrzcie. Brzydko powiem. Syf, kiła i mogiła. Karmnik do oporu. To jest karma junior odchowowa dla młodych. Taka wysokobiałkowa, do tego nasz granulat białkowy Protimax i Adeno mieszany. Chętnie jedzą, młode lepiej jak stare, że tak powiem. Wyjadają go jako pierwszego, no pewnie jest najmniejszym ziarnem i łatwostrawnym. No i co tu żyją na podłogach, jeszcze nawet na siodełka mało, który podskakuje. 35 odłożyłem w pierwszym lęgu. Jeszcze tam parę od siebie, gdzieś tam przyjedzie skądś coś. Tu jest szkoła. O młodych wam dużo nie powiem. Charakterystyczny opółek jest biały. No tym ten już na stópce wysoko siedzi pan Cymo. Mają debiut przed kamerą. Ale ładny go. Będą z niego ludzie, myślę. Tam jego brat połowy. Cyk. Tu taki bocian wyszedł. To po moim lotniku. To jest ciekawe, on jest taki niebieski, białolot, tam biała główka, krawacik. Matka jest groszka, też taka stara białolotka i taki bocian. No jest tu kilka ciekawych młodych, no ale co tu dużo gadać wam o młodych, no jak one jeszcze na dworze nie były. U mnie jastrząb tu wali przeokrutnie, więc mówię, tutaj będzie 90-80 odłożone, a jak 40-50 zostanie, to będzie fajnie. No ale zdrowe są, to jest najważniejsze. Teraz wam pokażę, gdybyście uwierzyli. Patrzcie, ile jeszcze jest w karmniku. Full, na ziemi full. Nie ma.
Młode mają jeść kiedy chcą, co chcą, co im jest wygodne. Pełen. Może tak pokażę. Pełne koryto do góry. Niech sobie jedzą. Się nie rzucają, no bo... Mają się rozbudować tu, no i tu nie będę sprzątał aż do lotu. Tu jest duża wentylacja. Znacie moje woliery. Tu jest wlot powietrza. Kominy są nieprzysłonięte, więc tu jest zawsze fajnie sucho. Więc nic im tutaj złego się nie będzie działo. No to tyle, drodzy hodowcy. Dziękuję za oglądanie filmu. Jeszcze taki mam plan. Pokazać, jak jedzą wdowce. Zaraz im rzucę karmy. Zachęcam do subskrypcji po raz kolejny. Fajnie to rośnie. Żeby był większy zasięg, udostępniajcie u siebie. Łapka do góry, jak się film podobał. Jak nie, to też komentarze są potrzebne, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę iść. I tyle. Dziękuję i zachęcam do kolejnych odcinków, które no tam regularnie, raz w tygodniu, jak widzicie, się pojawiają. I będziemy się starać trzymać formę. Zdrówka Wam życzę i przy okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzę Wam i Waszym bliskim wszystkiego najlepszego od całego zespołu TJW. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, to już będzie po świętach. Dobry lot!